Kozienickim Domu Kultury zakończyła się akcja zbiórki korków dla Wiktorka Mroza, chorego na erytrodemię łuszczycową. Jego skóra jest zajęta chorobą w 100%. Jest ona sucha, łuszcząca się i zaczerwieniona z powodu stanu zapalnego. Środki zgromadzone ze sprzedaży nakrętek umożliwiały rehabilitację chłopca. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim właśnie tutaj, bo bardzo dużo stąd mieliśmy koreczków. Wszystkim dzieciom, dorosłym, no bo to wiadomo, że zbierały i szkoły, i osoby prywatne, za pomoc w zebraniu właśnie funduszy na rehabilitację syna. Rehabilitacja polegała głównie na podawaniu leków i maści, które no niestety w miarę drogie są. My sprowadzaliśmy część maści ze Stanów, więc część robionych była. Pieniążki bardzo się przydały. Dziękujemy bardzo. Dzięki systematycznej rehabilitacji stan Wiktorka znacznie się poprawił. Skóra jest łagodniejsza, mniej spękana, mniej sucha. No, trzeba pielęgnować, ale już nie aż tyle, jak było na początku. Także jest poprawa duża. No, chcemy właśnie dlatego przerwać i dać miejsce innym dzieciom, bo wiadomo, że każdy by chciał otrzymać pomoc. Teraz Kozienicki Dom Kultury zbiera nakrętki na rehabilitację Ali Amanowicz z gminy Pionki. Dziewczynka urodziła się w 2011 roku. Zdiagnozowano u niej mózgowe porażenie dziecięce. Wymaga stałej i systematycznej rehabilitacji oraz sprzętu ortopedycznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli o przynoszenie korków do Kozienickiego Domu Kultury.